Ludziska, ja chyba oszalałem. Lecimy dzisiaj naprawdę grubo, bo otwieramy 16 boosterków z dodatku 151. Tak, są to czyste boosterki, dlatego jest grubo. Połowa booster boxa, ludziska, to jest potężnie. I to jeszcze z dodatku 151. Dodatku, który wcale nie jest taki dostępny aktualnie na rynku. Dlatego, jeśli jesteś ciekaw, oglądaj do końca, bo możemy dropnąć coś mega ciekawego. Chociaż po ostatnim odcinku z UPC, no takiego szczęścia nie mieliśmy, ale spróbujemy złamać tą klątwę tego dodatku i drobnąć coś potężnego. Oczywiście, jeśli jesteście zainteresowani kartami Pokémon, serdecznie was zapraszam do sponsora tego materiału, jakim jest niezmiennie i zawsze pokemarket.pl. Jeśli jesteście zainteresowani jakimiś kartami, może nawet coś ze 151, serdecznie zapraszam do linku w opisie. Serdecznie zapraszam, a jeśli was dziwi moja fryzura, to Axel, pamiętaj, to dla ciebie. Lecimy odcinkiem. Tak to ludziska się przedstawia. Mamy dwie wielkie kubki boosterów ze 151 i dzisiaj otworzymy je wszystkie w poszukiwaniu jakichś cudownych dropów, no i uzupełnienia kolekcji. Właśnie zacząłem uzupełniać swój album ze 151, dlatego mogę pod koniec odcinka razem z tymi dropami, które będą z tych boosterków, uzupełnić album i pokazać wam, jak aktualnie wygląda stan mojej kolekcji. No to przejdźmy do otwierania. Zacznijmy naszą wróżbę pierwszego boosterka. Tutaj na razie jest bez cięć, jako że to jest pierwszy boosterek. Później spodziewajcie się pojedynków boosterków, jeśli powtórzy się sytuacja i będzie dużo pustych boosterków bez dropa. No tak to wygląda, żeby oczywiście odcinek był dla was ciekawy i żebym nie pokazywał po prostu boosterków bez dropów. Zrobimy sobie taką akcję jak zwykle, ale może już pierwszy boosterek tutaj nam coś tutaj ciekawego da. Sprawdźmy, czy mamy. Mamy miała, ale na pierwszy i Areodaktyla jako holo. Niestety nic takiego. Liczymy na dużo fajnych holek i reverse holo, by oczywiście uzupełniać master set, bo one też są potrzebne, więc przynajmniej tyle. Raczej nie zbieram master setu. Set, który ja zbieram ze 151, to są po prostu wszystkie Pokémony od pierwszego do 151. Czyli wszystkie te illustration rarki, trenerki, to się już nie wlicza w ten set. To jak będę miał, to będę miał. Najważniejsze są te karty, dlatego bulk jak najbardziej ważny. Dlatego lecimy bez gadania. Tak to wygląda i lecimy bez zastanowienia się. Zobaczymy, czy uda nam się coś ciekawego trafić. No tyle boosterków, szczególnie, że już otwieraliśmy masę boosterków ze 151 z UPC, więc teraz szansa na drop powinien być dużo większy i mam taką... O, jest! Dragonite. Go nie miałem, dlatego cieszę się, że jest. To okej, no teraz się będę cieszył w sumie z wszystkiego. I z holo, i z reversów, ale fajnie, że coś jest. I tak jak powiedziałem, tak robię, dlatego lecimy z pojedynkiem boosterków. Ostatnią kartą będzie karta energii, dlatego spróbuj trafić, w którym boosterku znajduje się karta energii elektrycznej. Tutaj mała podpowiedź z mojej strony. Będzie ona w jednym z tych czterech boosterków. Wszystko jasne? To super. Jeśli uda ci się trafić, to wróżę ci dobry drop w następnym boosterku. Nie ma żartów, brałem elekcję od samego wróżbity Macieja. Serio, no prawie. A wygranym jest pierwszy booster. Gdzie są moje dropy? Aktualnie nie mamy żadnego dropa, więc nie podoba mi się to ani trochę. Kolejny boosterek. Hop, proszę bardzo, kodzik i lecimy. Jest Sandshrew, to jest zawsze coś. Teraz przyglądam się, wiem już mniej więcej, jakich kart mi brakuje, jakich Pokémonów mi brakuje, dlatego nie zdziwcie się, jeśli się naprawdę zacznę jarać po prostu zwykłym bulkiem, ale on jest dla mnie istotny, żeby uzbierać master set. Kadabra, nie mam nawet abry, ludziska. Jeśli chodzi o to, Mr. Mime'a akurat miałem, więc... O! Zapomniałem, że są holo energie. No tak, a tego też nam brakuje, więc miło, miło, miło. Holo energia. Zawsze przygarnę. Dobrze, coś jest, ale to nie liczy się jako jakikolwiek drop. Wiem, liczyłem to, ale teraz jestem zaawansowanym zbieraczem, więc jakieś holo energie nas nie interesują. Interesują nas potężne dropy. No to co? Lecimy dalej. Geodude, dobrze, dobrze. Go akurat miałem, więc nie jara mnie to aż tak bardzo. Wiecie, jak wiele Pokémonów? Wiecie na przykład, że nie trafiłem żadnego Bulbazaura? Tego zwykłego, nie jakiegoś Illustration Rarce. Naprawdę, o, mamy Butterfly, bardzo miło. Jest Drowsy, którego nie miałem, więc zawsze miło. O, jest! Dobra, mamy pierwszy dropek, jest to Wigglytuff EX.
bez specjalnej energii, czyli pierwszy nasz dropek, który świetnie uzupełni mój album. Cudownie, cudownie. Ej, fajnie jest tak otwierać boostery ze świadomością, że zbieram master set, znaczy no po prostu ten set, bo kurde, nawet zwykły bulk mnie jara, bo nie chce mi się później latać i szukać jakichś takich pojedynczych, drobnych kart za grosze, tylko po prostu będę mieć wszystko pod ręką, a tym bardziej na przykład taki Jigglytuff, który pewnie też jest mega tani, ale zawsze będzie tą kartą, której potrzebuję, no bo jest to Pokémon na 40 pozycji. Fajny sposób na większą motywację do otwierania kart. Następna paczuszka. Lecimy. Okej. Okay. Spearow, spoczko, Bellsprout, Magikarp, Oddish, tutaj wszystko miał. O, Snorlax, go nie miałem, to jest fajna sprawa, dobrze, że jest, będzie do albumiku Parasect, Graveler, no to ostatnia karta, Minister Mime, kurczę, o, nie miałem wodnej energii, miło. A, jeszcze tutaj ludzie patrzyli się, czy są jakieś Swirlle, Swirlle. No wiecie, o co chodzi, te kręciołki. Więc chyba im więcej tych kręciołków, tym lepiej, czy jakoś tak. Zawsze coś. O Jezus, te włosy. O, tak. Dlatego zawsze nagrywam ze spiętymi, no ale Axel poprosił, nie mogłem nie spełnić jego prośby. Lecimy z kolejnym boosterkiem. Dlatego jeśli w dzisiejszym odcinku będę wyglądać jak debil za przeproszeniem, to obwiniajcie jego. Dobra. Magnemajcik. Zobaczymy jak to będzie. Ojej, karta mi daleko odleciała. Caterpie, Eevee. Czy jest tutaj cokolwiek z tych Nidorina? Dlaczego same Nidoriny? O co z tym chodzi? Raticate też już. Oh my god! Ej. Oh my god! O, nie wierzę! Naprawdę? To jest to! Ojeju! Ludziska! Mamy Godpack! Co? Co to jest możliwe? Nie wierzę! I to oczywiście, że Blastoise'a! Ja mam coś do tych wodnych Pokémonów! Nie wierzę! Ja się teraz wydaje mi się, że w ogóle mnie nie będziecie przester, ale co tu się stało? Co tu się stało? Teraz ludzi, ten odcinek jest tak bardzo wygrany. Oh my god. Teraz to się boję już dotknąć tych kart. Godpaki wyglądają tak, znaczy godpaki, tak, że... Czekajcie, muszę pozbierać myśli. Godpaki wyglądają tak, że po prostu na każdej pozycji, gdzie powinien być reverse holo, pierwszy reverse holo, drugi reverse holo i holo, są właśnie dropy. To jest chyba najszczęśliwszy moment. No gdyby to był godpak Charizarda, to w ogóle to lepiej być już nie mogło. To byłby najlepszy booster, jakiego otworzyłem chyba kiedykolwiek w swojej historii. Dobra, czekajcie, ja to muszę zakoszulkować, więc teraz jest krótka przerwa. To z tego wrażenia nie mogę aż trafić kartą w koszulkę. Dobra, jest pierwszy, pokażę wam jak to mniej więcej wygląda. Przepraszam, że mi się tak ręce trzęsą, to jest Squirtle. Nie mogę trafić w koszulkę, o Boże. Ale to naprawdę, to jest chyba ja nie wierzę. Czyli co, Godpack liczy się jako 3 dropy, tak? Musimy wrócić do trybu. Wybaczcie, że tak wypadłem z tego, ale troszkę mnie to zaskoczyło. Troszkę bardzo. I lecimy z tym. Dropy są naprawdę potężne. Znaczy, tak naprawdę to jest praktycznie jedyny drop, jaki aktualnie mamy, więc mega się cieszę, ale liczymy na coś więcej. Oh my god. Chociaż boję się, że właśnie wyczerpałem swój... O, jest! Mewtwo nie mieliśmy. Serio, nie trafiłem nawet jednego Mew, więc fajny, szczególnie, że naprawdę wygląda bardzo, bardzo ładnie. Aquie się bardzo podobał. To a propos wodnej energii. No i tak. Tak, i lecimy. Poliwag. O, trochę musiałem to poszukać. Metapoda też nie mieliśmy. Kurczę, ja to wam teraz wszystko opowiem, jakich kart nam tak naprawdę brakuje. I po prostu już nie będziecie mieć żadnej zaskoczki. Na przykład tak samo nie mamy żadnych ewolucji. Naprawdę. I wykrakałem Vaporeona, ale nie żadną holo energię. Lecimy dalej.
Pikachu. O właśnie, Illustration Rarka Pikachu. To jest chyba drop, którego najbardziej chciałbym mieć. Tak, jeśli mówimy o wszystkich możliwych kartach, to no, wiadomo, Charizard, drogi, wspaniały. Ale jak mam być szczery, najlepszy art, który mi się podoba, najlepsza karta, to jest właśnie Pikachu. Mamy full arta. O, pamiętam, moja klątwa full artów. Jinx EX. Bardzo miło. Tutaj zwykła energia. To jest dropek naprawdę fajny. To ostatnio się pozbyłem wszystkich full artów. Wszystkie poszły na wymiankę. Więc teraz zaczynamy zbieranie na nowo. Oczywiście, przypominam, jeśli nie wiecie, gdzie kupić jakieś karty Pokémon albo polować na jakieś fajne produkty, na przykład kalendarz adwentowy, który no już powinniście mieć, już go otwierać, ale jeśli nie macie, no to zapraszam do Pokémarketu. Chociaż nie wiem, czy właśnie w Pokémarkecie teraz już się kalendarze wyprzedały, dlatego trzeba być szybkim i zwinnym, bo właśnie w innym wypadku ludzie was wyprzedzą i nie będzie produktów. No ale w razie czego, jeśli nie ma na Pokémarkecie, na pewno znajdziecie jeszcze jakieś... W internecie? Krabby, niestety. O, to akurat powtóreczka, bo już dropnąłem na live'ie u Shadowa, więc mamy to. Link do Pokémarketu macie w opisie. Tak jak mówiłem, więc serdecznie was zapraszam do sponsora, bo tam są naprawdę fajne rzeczy. Polecam. Całe dwa boosterki, więc je otworzymy już niezależnie od wszystkiego. Więc będziecie na bieżąco z ostatnimi dwoma boosterkami, czy coś wyleci, czy nie. Nie wykorzystam ich po prostu do booster battle'a, do pojedynku boosterków. Kodzik dla was. Electabuzz. Więc tak. Sprawdźmy, jak 151 Eureka Invitation. Ja ogólnie mam wszystkie Special Illustration Rarki trenerek. Trenerów. Bo mam też... Ach. Giovanniego. Ładnie się to uzbierało, natomiast brakuje mi całkowicie Pokémonów, więc może tutaj w tym ostatnim boosterku będzie na przykład taki Bulbasaur. Oh, byłoby cud... Albo Pikachu, byłoby rewelacyjnie. Patrzymy, bo mam chyba muchę na suficie. Otwórzmy ostatni booster i dowiedzmy się, czy coś takiego tutaj ciekawego mamy. Ludziska, tyle boosterków. Tak, kurde, bele mole. Naprawdę, większość pustych. O, w tą stronę. Że te dropy się tak nie rozkładają jakoś bardzo równomiernie, tylko po prostu co jakiś jeden pojedynczy boosterek jest albo mega potężny drop, tak jak Alakazam EX, Special Illustration Rarka, albo teraz Godpack, a tak to później wielka posucha. No jest Squirtle. To miło, bo go chyba nie miałem. Magneton, czyli już na pewno nie mamy Special Illustration Rarki. Machamp, ej, kurde, bele mole. No i oczywiście Dark Energia do kompletu. Tak to wyglądało, nie jest źle. Muszę powiedzieć, że ten Godpack zmienił cały odcinek. Muszę przyznać, jakby do teraz nie dowierzam. Nie wiem, ile to jest pieniędzy, ale zakładam, że naprawdę kupę, więc bardzo się cieszę. Może w razie czego wymienię sobie właśnie te karcioszki na tego Pikachu, czy może uda mi się z tego zbierać na Charizarda z tego setu. Nie wiem jeszcze, co z tym zrobię, ale mega się cieszę, że te karty mam. Schowam teraz wszystkie dropy do albumu i sprawdźmy, jak w tym momencie wygląda mój master set. Więc jeśli jesteście ciekawi, zostańcie, pokażę wam, jak to aktualnie wygląda. Dobra, no to teraz jeśli chodzi o ten album i to, jak to wygląda. Zobaczcie, już pierwsza strona, brakuje mi Bulbasaurów, brakuje mi tutaj masy holo i reversów. Przypominam tylko, że to nie jest tak, że ja to jakoś skupowałem kiedykolwiek, tylko wszystko to jest to, co trafiłem póki co. Tak to wygląda. Więc widać, że jest tu masy dziur, ale obiecuję wam, że jeśli chodzi przynajmniej o te pierwsze 151 pozycji karcianych, to będę miał wszystko. I nagram wam specjalny materiał z tego, jak to zbieram. Tutaj jest chyba pierwsza moja uzupełniona strona. Tutaj brakuje mi jednej, tutaj są nadal okropne dziury. No i na przykład tutaj, jako że nie mam Alakazama EX, no to tutaj zastąpiłem go sobie promeczką. Nieźle. Dodatkowo pierwszy raz się nauczyłem tego, jak się powinno zbierać master set, bo nie byłem pewny, jak to odpowiednio chować do koszulek. To ustawia się to w pozycji zwykła karta i karta holo, reverse holo, gdy mówimy o kartach uncommonach. A jeśli chodzi o te najwyższe, czyli te
z gwiazdką, czyli rery, no to mamy holo na pierwszej pozycji i reverse holo na drugiej. O, tutaj na przykład macie właśnie tego Onyxa, no to on jest zwykły i jest reverse holo, bo on jest tylko w dwóch wersjach. A kiedy mamy rzadszą kartę, to mamy na pierwszej pozycji holo, a na drugiej reverse holo. Możecie to oczywiście odwrócić i ustawić to jak chcecie, ale tak mówię, że jakby na każdy numerek wystarczą dwie pozycje. Tak mi się wydaje przynajmniej. Jak co, możecie mnie poprawić w komentarzach. O, jest, o, tutaj prześwietlony jest Kangaskhan EX. No bo tutaj są pewne takie karty, które zajmują jedną pozycję, jak wszystkie EX-y. No i przechodząc praktycznie do końca, o, tutaj mam Eevee, ale tak naprawdę tylko Vaporeona, nic poza tym, więc no bida. O, tutaj na przykład jest to z Articuno. Mamy holo, mamy reverse holo i po prostu nie ma żadnej pozycji zwykłej. Tak to się przedstawia. I tutaj jest moje zakończenie. Oczywiście Zapdos jako promka i Mewtwo, tutaj powinien być właśnie Mewtwo, tylko że holo, no i zakończyć wszystko Mew EX-em, którego wydałem po prostu na live'ie i się wymieniłem, dlatego go nie mam, mam tylko full artowego, ale spokojnie, wszystko to jeszcze uzbieram. No i tutaj na końcu sobie jeszcze ustawiłem energię, nie chowałem, jak mówiłem, żadnych illustration rerek, ani żadnych innych specjalnych karcioszek, ani itemków i tak dalej. Jedyne, co mnie interesuje, to wszystkie 151 Pokemonów. Dlaczego? No bo tak będzie najtaniej, a jednak będzie fajnie mieć taki cały albumik wypełniony kartami. Dajcie znać, co wy o tym myślicie. No i do zobaczenia w następnych materiałach. Cześć! Halo? Bo właśnie nagrywam i otwieram i trafiłem Godpacka. 3 mega świetne Pokemony w jednej paczce. To jest, nie wiem jaka jest szansa na coś takiego, ale to jest tak niesamowite, że po prostu...